Mediolan. Drugie co do wielkości miasto i stolica ekonomiczna Włoch. Światowa stolica mody. Miasto, które albo pokochasz, albo znienawidzisz, gdyż atmosferą odbiega od innych włoskich miast. Daleko tu do klimatu Dolce Vita. Mediolan pędzi, wyznaczając nowe trendy i dosłownie wszędzie czuć jego metropolitarny charakter. Zabieramy Was dziś w podróż po najpopularniejszych zabytkach w Mediolanie, ale nie tylko. Odkryjecie z nami ukryte perełki, które nadają temu miejscu wyjątkowy charakter. Bo Mediolan to nie tylko wspaniała katedra. Zapraszamy. Naszą przygodę w Mediolanie rozpoczynamy przyjeżdżając z lotniska na dworzec. Centralny Mediolanie. Tutaj wsiadamy w metro i uderzamy już w zabytki i to wszystko, co tutaj możemy znaleźć. Już sam dworzec jest naprawdę imponujący, więc buongiorno Milano! Giorno. Katedra w Mediolanie to wyjątkowo fotogeniczne miejsce, oczywiście też dla nowożeńców, którzy bardzo często przychodzą tutaj robić sobie sesje poślubne. I z miejscem tym związana jest taka legenda, że podobno na tych zdjęciach pokazuje się duch Kataliny. Dziewczyny, która przyjechała właśnie tutaj w podróż poślubną, zeskoczyła z dachu, z katedry i jej ciała do dzisiaj nigdy nie odnaleziono. Ciekawe, czy ta pani za nami również będzie miała jej ducha na zdjęciu. Ta kolejka, którą tutaj widzicie, to kolejka do zakupu biletów do katedry. Więc najlepiej zrobić to sobie albo przez internet, albo dzień wcześniej. Zresztą, jak to z tymi biletami jest, to trochę opiszemy Wam na blogu, żeby Was tutaj już nie zanudzać. Ale naprawdę ma to znaczenie, gdzie kupujecie bilety, żeby potem się nie naciąć. Katedra Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mediolanie. No, niezależnie od tego, czy jesteście fanami architektury sakralnej, czy nie, czy lubicie zwiedzać kościoły, czy nie, no to to miejsce koniecznie trzeba zobaczyć. I to nie tylko z zewnątrz, ale warto wejść do środka i wjechać na dach katedry. Więc trzeba odżałować te kilka euro i faktycznie kupić bilet i zobaczyć to, bo to robi ogromne wrażenie. Sama katedra jest jednym z największych kościołów na świecie, jest na trzecim miejscu. Ma 157 metrów długości i 109 metrów szerokości. Pomieści w środku aż 40 tysięcy osób, więc w zasadzie można powiedzieć, że to jak taki konkretny całkiem stadion. Sama katedra była budowana aż ponad 500 lat. Budowa została zapoczątkowana przez ród Visconti w 1386 roku, a takie ostatnie detale zostały zamontowane tutaj w 1966. Jak popatrzycie sobie na ten kościół, zobaczycie, że jest tam ogrom rzeźb różnych świętych. Jest ich tutaj aż 3400. A marmur, z którego wykonana jest katedra, ma bardzo charakterystyczny kolor, taki biało-różowy i był tutaj sprowadzany specjalnie do tego wybudowanymi kanałami z okolic jeziora Maggiore. I do dzisiaj, jeśli są jakieś renowacje, to właśnie stamtąd ten marmur jest sprowadzany, żeby ich dokonać. Dla osób wierzących wewnątrz katedry najcenniejszą relikwią będzie zdecydowanie gwóźdź z krzyża, na którym umarł Jezus. Legenda głosi, że święta Helena znalazła krzyż z trzema gwoździami i dwa z nich podarowała synowi, cesarzowi Konstantynowi, który przywiózł go do Mediolanu. Drugi zaś został wykorzystany do wykucia żelaznej korony, używanej do korynacji włoskich władców. W podziemiach katedry znajdziecie ruiny kościoła świętej Tekli, który stał tutaj przed wybudowaniem katedry i najstarszą chrzcielnicę na świecie. Podczas zwiedzania warto zwrócić także uwagę na zegar słoneczny ze znakami zodiaku, który znajduje się na posadzce kościoła i co ciekawe jest on jednym z najdokładniejszych na świecie. Zwiedzania centrum Mediolanu i katedry Duomo nie można pominąć wejścia na dach i podziwiania widoków z tego wysokiego punktu. Tak też korzystamy z drona, więc coś tam widzimy z góry, ale tak czy siak wybieramy się na dach katedry zobaczyć te wszystkie gargulce i wszystko, co tam jest. No, szczególików jest tyle, że jest na co oko zawiesić. Ciekawe, że powiedziałeś o gargulcach, a głównie przecież są tam figury świętych na iglicach. Gargulce to taki dodatek.
Z dachu katedry zobaczycie zapierający dech w piersiach widok na całe miasto, a przy dobrej pogodzie i widoczności także na Alpy. Fasada katedry jest bardzo bogato zdobiona, a obok wizerunku świętych znajdziecie prawie setkę gargulców, które pojawiły się tutaj wraz z pewnym snem Gianna Gelazzo Viscontiego, który zainicjował budowę katedry. W owym śnie księciu objawił się demon, który zagroził zabranie jego duszy do piekieł, jeśli obok figur świętych nie znajdą się w katedrze diabelne postaci. Visconti wolał nie ryzykować stracenia duszy w piekielnych czeluściach i tak do dziś gargulce współistnieją tutaj ze świętymi. W centralnym punkcie na dachu katedry umieszczono 4-metrową pozłacaną figurkę Madonny, która miała chronić Mediolan przed wszelkimi możliwymi nieszczęściami i długo pozostawała najwyższym punktem w mieście. Obecnie nowoczesne drapacze chmur są znacznie wyższe, ale ponoć i na nich znajdują się repliki Madonny z katedry, która ma oko na całe miasto. Galeria Wiktora Emanuela II. No to drugi taki okazały budynek zaraz pod Duomo, który jest wizytówką Mediolanu. Powstał w drugiej połowie XIX wieku, tuż po zjednoczeniu Włoch, za które przyjmuje się 1861 rok. Świeżo mianowany nowy król Królestwa Włoch, Wiktor Emanuel II, podążając trendami innych krajów europejskich w latach XIX wieku, postanowił wybudować ogromną galerię handlową. No i padło na architekta Mendioniego, który spośród 170 innych architektów wygrał konkurs, no i zbudował coś takiego, co widzicie za moimi plecami. Budowa została zainicjowana w 1865 roku i trwała do końca 1877 roku. Król Wiktor Emanuel II otworzył oficjalnie galerię 1 stycznia 1878 roku. Co ciekawe, architekt, który odpowiadał za całą tą budowę, zmarł tragicznie na dzień przed otwarciem tej galerii. Spadł z rusztowania, doglądając jakichś ostatnich szczegółów. Galeria okazała się równie nieszczęśliwa dla króla, ponieważ odszedł z tego świata 10 dni po otwarciu tej galerii. W galerii Wiktora Emanuela mamy bardzo charakterystyczną posadzkę, która symbolizuje cztery miasta. Lilia symbolizuje Florencję, Wilczyca Rzym, Mediolan to czerwony krzyż na białym polu i mamy tutaj byka z Turynu. I wierzą tutaj miejscowi, że jeśli obrócimy się trzy razy na jego jądrach, to przyniesie nam wieczne szczęście. No i faktycznie ludzie tutaj to robią. To, że to jest bardzo częste i popularne, no nie ma co do tego wątpliwości, dlatego bo jądra są już dość mocno wytarte. Zaraz sprawdzimy, czy to serio przynosi szczęście. Raz. Dwa. Trzy. A za czym ta kolejka tak stoi? No, Mediolan i Włochy to nie tylko pizze, ale też street food. Lokalna piekarnia u Luiniego oferuje ponoć najlepsze panzerotti w całych Włoszech. A panzerotti to nic innego jak taki pieróg, który jest nadziewany sosem pomidorowym, mozzarellą i czasami jakimiś dodatkami, smażony w głębokim tłuszczu. W Polsce pewnie bardziej nam będzie znane pod nazwą calzone. Słuchajcie, warto było postać w tej kolejce, bo naprawdę te pierogi są obłędne. Misiu, jak ci smakuje? Zajebiste. Teatro alla Scala. Nie ma chyba bardziej znanej opery na świecie niż ten budynek, który jest za mną. Został wzniesiony w 1778 roku na zlecenie Marii Teresy, a swoją nazwę zawdzięcza nazwisku żony Viscontiego, Beatrice Reginy alla Scala. Jest to najbardziej znana na świecie opera i każdy marzy o tym, żeby tutaj wystąpić. Niektóre sztuki są pisane specjalnie tylko i wyłącznie po to, żeby mogły być wystawione dokładnie tutaj. Jak jest na przykład przypadkiem Madame Butterfly Pucciniego, czy też Otello Viscontiego. W centralnym punkcie Piazza della Scala, wpatrujący się w teatr, jest pomnik jednego chyba z najwybitniejszych mediolańczyków, czyli Leonardo da Vinci. Zamek Sforców, który widzicie za mną, to zamek z bardzo skomplikowaną historią. Pierwotny zamek powstał w tym miejscu w 1368 roku przez jednego z władców z rodu Viscontich, ale zaledwie 80 lat później został zburzony przez tłum. W 1450 roku władzę oddano Francesco Sforzy, który dumnie wkroczył do miasta i został księciem mediolańskim. Odbudował on zamek, ale nigdy w nim nie zamieszkał. Dopiero jego syn, który również nie cieszył się zbyt dobrą opinią wśród mieszkańców, raczej słynął z tyranii i okrucieństwa. W związku z tym zlikwidowali go w jednej z katedr mediolańskich, a władzę oficjalnie
nie przejął jego syn, a że miał zaledwie 7 lat, w praktyce rządził jego wujek, Ludwik Sforza. I to właśnie on spowodował, że zamek ten na przełomie wieków był jednym z najpopularniejszych i najpotężniejszych zamków, a że był mecenasem sztuki, to sprowadzał tutaj dzieła naprawdę wybitnych artystów, jak chociażby Leonardo da Vinci. Arco della Pace, czyli łuk pokoju w Parku Sempione. Łuk pokoju, który nie zawsze był łukiem pokoju. A mianowicie na początku był łukiem zwycięstwa i miał upamiętniać zwycięstwa Napoleona. Z czasem na rozkaz Franciszka I uznano, że będzie on jednak łukiem pokoju. Po co coś burzyć, kiedy wystarczy to trochę zrekonstruować, więc rzeźby, które były na szczycie, zostały wymienione na rydwan pokoju i początkowo ten rydwan zwrócony był w stronę Francji. Natomiast kiedy Mediolan przyznano Austrii, no to też odwrócono ten rydwan w stronę centrum miasta. Mediolan obchodzi święto swojego patrona, czyli świętego Ambrożego. Z tej okazji w okolicach zamku, na Piazza Castello i w Parku Sempione organizowany jest ogromny jarmark, którego nazwa to Obej Obej. Kiedyś w gwarze mediolańskiej znaczyło to tyle co Obello Obello i miało wyrażać zachwyt nad tymi wszystkimi rzeczami, które były tutaj wystawione. No, kiedyś może tak było, kiedyś może było to zachwycające. Dzisiaj znajdziecie tutaj dosłownie wszystko. Możecie sobie kupić wycieraczkę do butów, afrykańską maskę, krem, dyfuzor z jakimś zapachem, oczywiście pełno świątecznych artykułów, no bo jest grudzień, więc święta Bożego Narodzenia coraz bliżej i całą masę chińskiego badziewia, ale są też perełki typu super wędliny, sery z okolicznych lombardzkich gospodarstw, więc mimo wszystko warto tutaj przyjść. W ciągu ulicy Corso Magenta trafić możemy na zajebisty bar, który się nazywa Magenta. Istnieje już od 1907 roku i ma super klimat, naprawdę jest tak w takim starym stylu. A piwka, drinki, przekąski, oczywiście lokalne rzeczy. Polecam, podoba się to dla mnie. Dzielnica Navigli, czyli dzielnica kanałów, gdzie możecie się poczuć trochę jak w Wenecji. Jak one powstały? Zostały utworzone wtedy, kiedy zaczęto budować katedrę Duomo po to, żeby transportować marmur z okolic jeziora Maggiore. Potem Mussolini część z nich zasypał, dlatego, bo było tu dużo komarów i mu śmierdziało, ale to i tak nie przeszkodziło temu, że podczas II wojny światowej to, co z nich zostało, okazało się jednym z najpopularniejszych środków transportu różnych towarów wtedy, kiedy drogi były zbombardowane. Kanały wtedy idealnie się sprawdziły, a ten największy kanał na Villa Grande łączył Mediolan ze Szwajcarią. Na dzień dzisiejszy dzielnica ta jest dzielnicą taką bardzo turystyczną, ale też mnóstwo lokalsów tutaj jest, bo jest pełno knajp, jest bardzo urokliwie, więc jeśli chcecie gdzieś przyjść na taką włoską kolację, aperitivo albo na drinka, no to zdecydowanie jest tutaj dobre miejsce. Knajp jest tyle, że jest w czym wybierać. Jeśli chodzi o architektoniczne cudeńka w Mediolanie, no to nie jest to tylko katedra czy renesansowe zabudowania, ale także budynki z przełomu XIX i XX wieku. To wtedy właśnie miasto zaczęło się bogacić i aspirować do roli takiej ekonomicznej stolicy Włoch. Bogaci mieszkańcy zaczęli wtedy budować kamienice, które inspirowane były barokiem i stylem klasycystycznym. I za mną mamy właśnie taki kultowy przykład stylu Liberty, czyli odrodzenia, czyli mediolańskiej secesji. Bardzo lekki styl, dużo motywów kwiatowych i piękne, kute balkony. Kolejnym przykładem architektury secesyjnej jest budynek, w którym mieści się hotel Sheraton, tuż obok budynku, który widzieliście przed chwilą. I co ciekawe, jest to miejsce, w którym wcześniej funkcjonowały publiczne łaźnie. Pierwsze w mieście, a że były one pierwsze i jedyne, to rano kąpały się tam kobiety, a po południu mężczyźni.
jeżeli zdecydujecie się zobaczyć te kamienice, o których opowiadała przed chwilą Kasia, no to najłatwiej dojechać tutaj z centrum Mediolanu czerwoną linią metra i wysiąść przy stacji Porta Venezia. Porta Venezia to te dwa takie budynki, które są za mną. To pozostałości po jednej z sześciu bram, które prowadziły do miasta Mediolan. Przez tą bramę była wylotówka na Gorgonzolę. Były tutaj pobierane opłaty za wjazd do miasta. Teraz oczywiście to jest tylko i wyłącznie zabytek. Mediolan stoi dwoma potrawami. Mianowicie risotto alla milanese, które zawdzięczają Hiszpanom z racji tego, że w XVII wieku przywieźli tutaj szafran, a risotto alla milanese to po prostu ryż z szafranem, masłem i później różnymi dodatkami. Drugim takim bardzo ważnym daniem jest cotoletta alla milanese. Jest to forma Wiener Schnitzela, choć troszkę się od niego różni. Mianowicie on jest z kością i kotoletta alla milanese jest maczane bezpośrednio w jajku i później obsypywane bułką tartą, więc ta panierka się przyczepia bardzo dokładnie, natomiast Wiener Schnitzel jest jeszcze w mące i ta panierka lubi odpadać. Więc takie cudo, no to jest ogromny kawał kotleta, kosztuje w okolicznych restauracjach 30 euro, więc nie jest tanio, ale raczej można tym pojeść. I to są dwa takie flagowce Mediolany. Przy Corso Garibaldi znajdziecie mural Gucci. Jest to o tyle specyficzny mural reklama, że jest on zmieniany co miesiąc. Tak, dosłownie co miesiąc. Jest tutaj nowy wizerunek, który reklamuje tą słynną markę. Wysiadacie przy metrze Moskowa, a Moskowa to też jest taka dzielnica, w której jest sporo knajp, ale tutaj to jest już taki lansbans dla Mediolańczyków w takim stylu milanese, nie dla takich bidoków, co przyjechali ze wsi jak my, bo trzeba jasno powiedzieć, że Mediolan to raczej nie jest tanie miasto, a tutaj to już w ogóle tanio nie jest. Ale kto biednemu zabroni żyć na bogato? Niedaleko stacji Moskowa i tego muralu Gucci, o którym przed chwilą Kasia wam powiedziała kilka słów, znajduje się Porta Garibaldi, czyli kolejna z tych sześciu bram wjazdowych do starego miasta Mediolanu. Powstała w 1825 roku, żeby upamiętnić wizytę tutaj cesarza Franciszka. Później w 1860 przemianowana na bramę Garibaldiego, no, znamienitej postaci w historii Włoch, o której wspominałem przy pomniku. I w ogóle jak na bardzo innowacyjne miasto, zdecydował się też na wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju sposób zalesiania miasta. I tak widzicie za mną wieżowce, które nazywane są pionowym lasem, Bosco Verticale. Jest tam 15 tysięcy różnych roślin, 90 gatunków drzew, zasadzonych na powierzchni, która odpowiada 3 hektarom lasu. Wieżowce te są obecnie uznawane za jeden z symboli Mediolanu i były nagradzane wielokrotnie na różnych konkursach architektonicznych. Piazza dei Mercati, obecnie kompletnie przyćmiony przez plac katedralny, ale znajduje się tuż zaraz za nim. W zasadzie jak wejdziecie do McDonalda i wyjdziecie nim tylnym wyjściem, to znajdziecie się właśnie na tym placu. A warto tu zajrzeć chociaż na chwilę, bo kiedyś był to główny plac targowy Mediolanu. No, dzisiaj po dawnym blasku niewiele zostało, ale te fasady budynków, które możecie tutaj zobaczyć, nadal robią wrażenie. Przed zjednoczeniem, bo Mediolańczycy zapijali się takimi napojami jak barbajada, czyli napój kawy wymieszany z czekoladą i bitą śmietaną, słodkimi winami Marsala. Po zjednoczeniu Włoch i zbudowaniu tejże galerii Wiktora Emanuela II, o której też wspominaliśmy, w lokalu, który istnieje do dzisiaj, choć nazywa się teraz Cukka, a w XIX wieku nosił nazwę swojego pierwotnego właściciela, czyli Gaspare Campariego, w 1867 powstał nowy napój, który jest symbolem Mediolanu i jest doskonale znany do dzisiaj, oczywiście bardzo łatwo dostępny także w naszym kraju. Tak jak już wspomniałam, Mediolan do najtańszych miast nie należy, ale są sposoby na to, żeby zjeść i nie zbankrutować. Jednym z nich jest Spontini Milano. Fast foodowa pizzeria, która działa tutaj już od 1953 roku w różnych lokalizacjach, to taki sposób na szybki posiłek, żeby złapać do ręki, wyjść i zwiedzać dalej. Bazylika Matki Bożej Łaskawej to właśnie tutaj
możecie oglądać najsłynniejsze dzieło Leonarda da Vinci, czyli Ostatnia wieczerza, z bardzo charakterystycznymi postaciami, malowanymi tak jak to wtedy w renesansie, naturalnej wielkości, z taką renesansową perspektywą, ale żeby tam się dostać, to nie jest niestety takie proste, dlatego bo bilety na oficjalnych stronach wyprzedawane są praktycznie na 3 miesiące do przodu. Wprawdzie można zaryzykować i przyjść, bo czasem zdarza się, że ktoś nie przyjdzie i faktycznie można wejść na jego miejsce, ale to raczej mało prawdopodobne. Natomiast bez problemu oczywiście kupicie bilety przez pośredników, ale ich cena to od 200 zł w górę, a możecie tam być jedynie 15 minut, dlatego bo freski jest malowane taką specjalną techniką, która niestety nie jest zbyt trwała, więc po każdej grupie sprawdzana jest wilgotność powietrza i masę różnych parametrów, tak abyśmy mogli się cieszyć tym freskiem jak najdłużej. Więc jeśli nie dostaniecie się tutaj, no to pozostają Wam jedynie reprodukcje. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, zimno, a my zabieramy Was w jedno z najstraszniejszych miejsc w Mediolanie. Straszne, dlatego puste. Nie, w zasadzie nie dlatego puste, ale to dobrze, że puste. Miejsce zapomniane trochę przez turystów, ale dobrze dlatego, bo dzisiaj w Mediolanie, w tych najbardziej popularnych miejscach są takie tłumy, że nie da się przejść, a tutaj mamy wreszcie spokój. To miejsce to średniowieczny kościół świętego Bernarda i tam znajdziemy kaplicę czaszek. I kaplica ta robi naprawdę ogromne wrażenie. Jak na takie straszne miejsce przystało, ma ono kilka legend. Pierwsza z nich mówi, że zgromadzone tam czaszki to czaszki chrześcijan, którzy pod wodzą świętego Ambrożego polegli w bitwie z Arianami. Inna legenda zaś mówi o tym, że kości zgromadzonych tam ludzi to ofiary zarazy, która strawiła Mediolan. Jeszcze inna historia mówi, że w święto zmarłych z czaszek wyłania się duch dziewczynki, której kości również zostały pochowane w tej kaplicy. Prawda jest jednak zupełnie inna. Mianowicie w średniowieczu na miejscu kościoła był cmentarz. Z czasem zaczęło po prostu brakować miejsca na to, by chować tam zmarłych i zaczęto gromadzić ich kości w kaplicy cmentarnej. Kiedy remontowano kaplicę na przełomie XVII i XVIII wieku, stwierdzono, że trzeba byłoby je trochę bardziej wyeksponować i stworzyć takie osuarium z prawdziwego zdarzenia. I wtedy to kości zostały poukładane w kształt obrazów, które przedstawiają literę M od Maryi lub krzyża. Jak będziecie w środku, to koniecznie zwróćcie też uwagę na fresk, który zdobi sklepienie kaplicy, a przedstawia triumf dusz, które wchodzą do raju. Jak już będziecie w kaplicy czaszek, no to koniecznie zróbcie sobie krótki spacerek, żeby zobaczyć Uniwersytet Mediolański. Budynek jest naprawdę okazały, pochodzi z okresu renesansu i w zasadzie jest to pierwszy renesansowy budynek w mieście. Został zaprojektowany na polecenie Francesco Sforzy i pierwotnie był to budynek szpitala głównego, który miał pomieścić wszystkie mniejsze szpitaliki i przytułki, które były porozrzucane po całym mieście, a uniwersytet przejął go dopiero na początku XX wieku, bo Uniwersytet Mediolański, który obecnie ma tutaj siedzibę, jest stosunkowo młody, bo został założony dopiero w 1924 roku, a w ogóle w Mediolanie jest 8 uniwersytetów, więc to zdecydowanie studenckie miasto. No, niestety my nie wejdziemy do środka, bo jest już trochę późno, ale w ogóle jak przygotowywaliśmy się do tego wyjazdu, do tego weekendu, to spotkałam się z takimi opiniami, że Mediolan to jest takie miasto na pół dnia, jeden dzień to jest w ogóle wystarczająco. My naprawdę biegamy, bo zwiedzamy bardzo intensywnie i już wiemy, że nie zrealizujemy nawet połowy planu, więc naprawdę jest tutaj co robić. Tutaj macie bramę, którą możecie wejść do przepięknych, renesansowych krużganków, które dzisiaj w tym filmie możecie sobie z nami tylko wyobrazić lub wygooglać. Wieczorami Plac Katedralny i okolice Galerii Wiktora Emanuele to nieprzebrane morze ludzkich głów. Słuchajcie, ja naprawdę byłam w wielu dużych europejskich miastach, w wielu stolicach, ale takich tłumów jak tutaj jeszcze nie widziałam naprawdę nigdzie. Wczoraj, jak chcieliśmy wejść wieczorem do galerii Wiktora Emanuela, no po prostu się nie dało. Takie tłumy to
jedynie pod sceną na jakimś koncercie, a tak to nigdzie wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłam. Wycofaliśmy się, bo naprawdę to nie było sensu, bo posuwaliśmy się dosłownie po kilka centymetrów do przodu. Słuchajcie, to szklane pudełko to świątynia Michała, sklep Apple'a. Jesteśmy przy jednej z europejskich świątyń futbolu, stadion San Siro, oficjalnie stadion Giuseppe Meazzi. Idziemy na mecz, akurat trafiła się okazja, że dzisiaj Inter gra z Udinese. Co prawda nie jestem fanem włoskiej piłki, ale piłki ogólnie tak, ale nie pójść do tego stadionu, który jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o mapę stadionów na naszym kontynencie i trzeba skorzystać. Italia żegna nas dziś naprawdę piękną, bajeczną, słoneczną pogodą. No, jest bajka. Szkoda, że poprzednie dwa dni tak to nie wyglądało. Ale jak na... Który dzisiaj? 10 grudnia? 10? 10 grudnia. Niby 13 stopni, ale w słońcu jest ponad 20. Widzicie, krótki rękawek, pełen luz. Mega. Co nam się udało zrobić, to w zasadzie byliśmy tutaj weekend, taki od piątku do niedzieli. W sumie w samym Mediolanie można 48. powiedzieć 48 godzin. 41 kilometrów z buta. Metrem niezliczona ilość stacji kilometrów. Metro działa naprawdę super, więc to jest świetny sposób komunikacji. Sporo rzeczy no, nie udało nam się zobaczyć, bo... Planowaliśmy. Tak, no planu... W 100% nie udało się zrealizować, ale i tak mam poczucie, że zobaczyliśmy naprawdę bardzo dużo. Warto muszę powiedzieć, że Mediolan to w ogóle jest też miasto muzeów. Jest tam naprawdę mnóstwo interesujących eksponatów, a my nie byliśmy żadnym. No jedynie w Duomo, no to też można powiedzieć, że to muzeum. No, no ale w muzeum katedralnym nie byliśmy. Tak, już nie. Już to, nie wystarczyło nam już czasu. Byłoby to za dużo. Więc zdecydowanie do Mediolanu myślę, że warto wrócić, chociażby po to, żeby podążyć śladami Leonarda da Vinci, którego jest tam naprawdę sporo też śladów. Z takich zaskoczeń, to słuchajcie, Mediolan to jest jedyne miasto, w którym byłam, gdzie drink na lotnisku jest o połowę tańszy niż na mieście. No, ceny, naprawdę, Mediolan jest drogi. Naprawdę, no, najtańsza pizza to jest, ile tam było, jakieś 12 euro, ale za to jest naprawdę solidna. To jest coś takiego, że no, nie dało się przejeść. I w sumie jak w piątek, jak zaraz po przyjeździe do Mediolanu zjedliśmy pizzę, no to już był o godzinie 14, ostatni posiłek tego dnia. No, pełność pełności. Tak, jeśli chodzi o ten fast food z pizzą, który Wam polecaliśmy, no to w ogóle do tej najlepszej pizzy, którą jedliśmy właśnie w pierwszy dzień, gdzie ta poprzeczka faktycznie została postawiona wysoko, no to nie ma podskoku. Ta pierwsza pizza była taka typowa napolitańska, mokre ciasto, cienkie, z dodatkiem oliwy. Zresztą też oczywiście wrzucimy Wam pineskę, gdzie ona jest, bo to jest najlepsza pizza, jaką jadłam w życiu. No, zdecydowanie. A nie jest to nasza pierwsza wizyta w Italii i nie pierwsza pizza w Italii, więc jakby jak najbardziej jest do czego się porównać. Tak, więc ta była petarda, natomiast no, ten pizzowy fast food, no to są spore kawałki, grube ciasto, naprawdę można się tym najeść, można się tym nasycić. No, można się tym najeść jak fix, po prostu przyszliśmy tam głodni, a ja się zachowałem po prostu jak totalny Janusz. Gdzieś kątem oka zobaczyłem, że to tylko takie trójkąciki podają, mówię, no Kasi, to jak zamawiasz, to weź mi trzy kawałki. Zjadłem jeden kawałek i odrobinę drugiego kawałka, no i mamy ze sobą jeszcze w pudełku trzeci kawałek. Nie wiem, czy damy radę wcisnąć to jeszcze przed wylotem. No więc troszkę wydaliśmy kasę w błoto, no ale... fuck-upy też się muszą zdarzyć. Dokładnie. Wszystkie polecajki będziecie mieli oczywiście u nas na blogu. Będzie też tam mapka z tym, co nam się udało Kasia zobaczyć. Kasia, napisze super przewodnik tego wszystkiego, co zobaczyliśmy. I to postaram ułożymy, się. Ułożymy to w takiej kolejności, że... Dużo lepszej niż w tej, której my to oglądaliśmy. Tak, bo my tak trochę chaotycznie skakaliśmy momentami. Zależnie od tego, ile mieliśmy czasu i co później chcieliśmy zobaczyć. No więc... Przebrnęliśmy przez pewne rzeczy, które w tekście Kasia na pewno Wam przedstawi tak, że będzie można obskoczyć to w krótszym czasie niż my to zrobiliśmy i dzięki temu zobaczyć coś więcej. Albo pobyć po prostu w tych miejscach dłużej i nacieszyć się
mediolańskimi widokami. Napiszę wam też, czy warto kupić Milano Kart. Nie warto. Ale napiszę wam dlaczego. Zdradzę puentę, ale... Ale napiszę wam dlaczego. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Ciao.